Cześć, witam Was serdecznie. Bartek z tej strony, firma Centrum Szkoleń. Dzisiejszy filmik będzie o tym, jak łatwo można za przeproszeniem uwalić egzamin Urzędu Dozoru Technicznego. Będzie to filmik trochę humorystyczny, ale pokażę Wam te najgorsze błędy, jakie możecie zrobić podczas praktycznego egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Błąd numer jeden to złe wsiadanie i złe wysiadanie z wózka jezdniowego podczas egzaminu. Błąd numer dwa to niezapięcie pasów przed rozpoczęciem pracy na wózku jezdniowym. Za to inspektor może od razu Cię wysadzić i zakończyć taki egzamin. Błąd numer trzy to ruszenie wózkiem bez podniesionych wideł, czyli jedziemy wózkiem, szorujemy, sypią się iskry, za to też od razu inspektor może Cię uwalić. Błąd numer 4 to zakończenie egzaminu i nieopuszczenie wideł na samą ziemię, czyli inspektor mówi, że egzamin jest zakończony, parkujesz wózek, ale niestety widły zostają w górze, Ty wysiadasz, ktoś może się potknąć. Niestety egzamin nie zaliczony. Gratulacje, zdał Pan egzamin, proszę wysiąść. O, bardzo mi przykro, jednak Pan nie zdał. Błąd numer 5, i to bardzo poważny błąd, nie oglądanie się podczas egzaminu. Czyli podjeżdżasz pod ładunek, wyjeżdżasz tyłem, nie spojrzysz się do tyłu, nie oglądasz się za siebie. Uderzasz w regał, uderzasz w pachołek. To jest bardzo poważny błąd, nie oglądanie się za siebie. Błąd numer 6 to zła praca widłami i całą karetką. Czyli podjeżdżamy niewypoziomowanym ładunkiem, wyjeżdżamy widłami, źle wypoziomowanymi, pociągamy regał, wyjeżdżamy z regału i nie opuszczamy od razu ładunku, ruszamy z niepodniesionym ładunkiem. To na filmiku zaraz. Błąd numer 7 to wychylanie się poza obrys wózka. Wystawianie rąk, wystawianie nóg, czekamy na rozładunek, noga jest wystawiona. Tego typu błędy. Wystawiamy głowę. Całe ciało musi być w tej klatce bezpieczeństwa. Nic, żadna kończyna poza obrys wózka nie może wystawać. Błąd numer 8 to złe prowadzenie ładunku. Czyli wyjeżdżamy z regału i jedziemy dalej z podniesionym ładunkiem. Albo na przykład podjeżdżamy po ładunek, który leży na ziemi na egzaminie i nie podnosimy go, tylko go przesuwamy. To jest duży błąd. I błąd numer 9, błąd, który bardzo denerwuje inspektorów, to szybka, rutynowa jazda, czyli bierzemy ładunek i za szybko wchodzimy w zakręty, czasami nawet potrafimy się oderwać koła. To jest bardzo, bardzo duży błąd i tego na egzaminie staramy się unikać. Jeździmy równo, w wyznaczonym tempie, nie przekraczamy pewnych prędkości, które na danym magazynie są przyjęte za normę. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie uwalicie egzaminu albo nie uwalicie go ponownie. Zapraszamy do firmy Centrum Szkoleń. Obserwujcie nasz kanał, subskrybujcie. Jesteśmy też na Facebooku, na Instagramie. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam. Bartek, firma Centrum Szkoleń. Do zobaczenia.